Proszę Państwa, witamy w potrójnym espresso. Naszymi gośćmi, rozmówcami, politykami są dzisiaj pan Jarosław Urbaniak z Platformy Obywatelskiej. Witamy serdecznie. I Filip Kaczyński z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Panowie, zaczniemy od dzisiejszego wydarzenia, które oczekujemy. Spotkanie Trójkąta Weimarskiego, nie wiem, po 10 latach. Odgrzany jest ten format, to miała być współpraca Francji, Niemiec i Polski w ramach wchodzenia do Unii Europejskiej. Potem się okazało, że pomysły są inne. Dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda spotka się w Berlinie i z kanclerzem Otto Scholzem, Olafem Scholzem i z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. A wszystko po to, by uzgodnić czy uzgadniać reakcję Zachodu na planowane przez Rosję, najprawdopodobniej wtargnięcie na Ukrainę. To może pan Jarosław Urbaniak na początek. Jak pan podchodzi do tego dzisiejszego spotkania? Ja z nadzieją, to jest najważniejsze. Mnie cieszy, że do tego formatu Trójkąta Weimarskiego wreszcie udało się powrócić. Z pewnym niepokojem związanym z pewną asymetrią, znaczy no, jest oczywistością, że spotkania międzynarodowe powinny się odbywać na równoległych szczeblach, a jednak no, pozycja w polskiej konstytucji prezydenta jest zupełnie inna niż pozycja prezydenta Francji w strukturze władzy. Ale z drugiej strony sobie zdaję sprawę z tego, że mamy poważny kłopot. Tym poważnym kłopotem jest nieodpowiednia osoby, która powinna Polskę reprezentować na tym dzisiejszym spotkaniu, czyli premiera Morawieckiego. Jego spotkanie w Madrycie ze skrajnymi partiami europejskimi, no w tym z Marine Le Pen, która dwa dni temu tak powiedziała, że gdy dojdzie do władzy, wyprowadzi Francję z NATO, czyli no to jest zupełnie odwrotny kierunek myślenia politycznego, geopolitycznego. To jest kierunek prorosyjski, w który niestety premier Polski Mateusz Morawiecki się od lat wpisuje. No to zastanówmy się w takim razie, skoro pan krytykuje panią Le Pen i zapewne słusznie, czy pan Emmanuel Macron z jakimś mocno antyrosyjskim przekazem wystąpił wczoraj na Kremlu? Nie sądzę, że to jest przekaz, który pewnie pan redaktor by oczekiwał, natomiast należy zwrócić uwagę, że to jednak była konferencja prasowa na Kremlu. I patrząc na sytuację i na te urywki konferencji prasowej, mam wrażenie, że ten pojedynek jednak wygrał Macron. To zdenerwowanie Putina było widoczne i świadczy o tym, że rozmowy jednak potoczyły się nie po myśli Kremla. Filip Kaczyński, przywrócenie formatu weimarskiego, pozycja Polski wobec Niemiec i Francji oraz to, co powiedział pan poseł Urbaniak, czy rzeczywiście premiera tam nie ma, ponieważ, no nie wiem, spotkał się z panią Le Pen, a we Francji trwa kampania wyborcza prezydencka właśnie. Raczej mi chodziło ogólnie o spotkanie, natomiast no jakby takim gwoździem do trumny jest pani Le Pen i jej aktywność w tej kampanii prezydenckiej. Prosimy pana Filipa Kaczyńskiego. To jest teza, którą pan uprawia, moim zdaniem, nie umocowana w faktach. Panie pośle, panie redaktorze, zauważył pan spotkanie madryckie, mam nadzieję. No zauważyłem, ale wnioskowanie to było takie spotkanie nie ma żadnego sensu z Europy. Moim zdaniem, tak? Znaczy pan wyciąga ten wniosek jako broń polityczną, ale nie jest on, jest on kontrfaktyczny, bo każdy się z każdym spotyka w Europie, jak pan zresztą doskonale wie. Filip Kaczyński, prosimy. Szanowni Państwo, jeśli mogę, panie pośle. Po pierwsze, pani Le Pen nie rządzi i wy często używacie rzeczywiście to nazwisko tutaj w dyskusji politycznej, ale to jest, myślę, poważna rozmowa, dlatego rozmawiajmy o tych osobach, które rzeczywiście mają wpływ na sytuację i na bezpieczeństwo w Europie. Co do prezydenta Andrzeja Dudy, myślę, że ta osoba tutaj jak najbardziej
pasuje do tych rozmów w kontekście tego, że właśnie w Polsce to prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a tematy, które dzisiaj niestety są dla nas wszystkich najważniejsze, to właśnie jest bezpieczeństwo, panie pośle. I więc myślę, że tutaj nic jakby dziwnego i zaskakującego, że to właśnie pan prezydent Andrzej Duda, który przypomnę, że od dłuższego czasu już prowadzi taką ofensywę, można powiedzieć, dyplomatyczną. Wczoraj spotkał się również z przywódcami Unii Europejskiej. Wcześniej rozmawiał też choćby z prezydentem Chin, z szefem ONZ, z szefem NATO. To doskonale pokazuje, jak Polska w tym potencjalnym konflikcie Rosji z Ukrainą jest tutaj graczem naprawdę znaczącym i jakim ważnym elementem walki z Putinem, walki z planami Putina, które cały czas jednak wierzymy w to, że tylko tutaj są spowodowane jego przeświadczeniem czy jego problemami z tym, że nie może się pogodzić z tym, że Związek Radziecki się rozpadł. Ale jeśli pan redaktor pozwoli, chciałem też taką jeszcze myśl tutaj jedną wprowadzić do tej rozmowy. Tak naprawdę o co chodzi też moim zdaniem Putinowi i też Chinom. W mojej opinii tutaj też od już wielu lat chodzi o kwestię zwalczenia tak zwanego petrodolara i Chiny i Rosja pewnie marzyłyby sobie, żeby to świat rozliczał się choćby właśnie za baryłkę ropy w juanach albo może w rosyjskich rublach, a niekoniecznie w dolarze. Więc tutaj te kraje dążą jakby do rządzenia światem, choćby w sferze finansowej, więc też te działania Putina i to też wspólne stanowisko z Chinami poniekąd moim zdaniem właśnie wpisuje się w tą narrację, w ten, można powiedzieć, plan. Tu na pewno warto wspomnieć, że to właśnie pan prezydent brał udział w tym spotkaniu tej piątki NATO, która jednak decyduje o planach sojuszu, że to pan prezydent jako najwyższy dowódca Wojska Polskiego jest odpowiedzialny jakby za organizację przyjęcia wojsk amerykańskich, w ogóle za odpowiedź sojuszu na podniesienie tej temperatury, stąd jego obecność na tym formacie weimarskim. Dzisiaj, wcześniej jednak też ciekawa rzecz, bo we Francji mamy kampanię wyborczą, mamy prezydenta Macrona, który jedzie na Kreml i mamy przewrót w Mali. Mali to jest, my tego może nie oglądamy z naszej perspektywy, ale dla Francji to jest niezwykle ważny kraj. Po pierwsze, wszyscy tam mówią po francusku, są frankofonami od setek lat. Po drugie, jest to zaplecze surowcowe Francji. No i co się dzieje? Pojawiają się tam rosyjscy bojówkarze, a Władimir Putin wczoraj powiedział, że no to prywatne firmy po prostu sobie weszły i on jako państwo tutaj nie ma nic do gadania. Pan Macron mógł być zaniepokojony. Do jakiego stopnia prezydent Emmanuel Macron wykorzystuje to, co się dzieje w kampanii wyborczej i z jakim skutkiem? Zaczniemy od pana Urbaniaka. Aż tak dobrze nie obserwuję sytuacji we Francji, no ale zdaje się, że to, że pan prezydent Macron zaraz ogłosi swoje przystąpienie do kampanii wyborczej i ogłosi swój start, a jednak go mobilizuje. No, sytuacja wydaje mi się z punktu widzenia takiego czysto pragmatycznego dość dobra. To znaczy ma motywację prezydent Macron, żeby być bardzo aktywnym. No i jest aktywny. No i cóż, ja jestem po tej samej stronie, więc trzymam kciuki za jego aktywność w stosunkach z Rosją. Ale to, co pan redaktor powiedział, bo to jest ważny element, to, co pan zahaczył. Przecież przypomnijmy sobie, jak zaczął się kryzys krymski, kryzys w Donbasie. Właśnie od nierozpoznawalnych zielonych ludzików, jak to wtedy popularnie mówiono. I mam takie wrażenie, że kraje NATO muszą mieć twardą odpowiedź na tego rodzaju nieuczciwe zagrania ze strony Rosji, która przybiera swoich najlepszych żołnierzy w nieoznakowane mundury i wysyła w różne kryzysowe miejsca
na świecie. Choć są też informacje, że ci żołnierze właśnie są transportowani w tej chwili do Donbasu. Filip Kaczyński, francuska kampania wyborcza, udział w niej Macrona. My na to patrzymy z nadzieją. Mówimy, że dobrze, Francja wreszcie na właściwych torach się znalazła polityki europejskiej. Panie doktorze, mi się wydaje, że tutaj jeśli chodzi o sytuację ukraińsko-rosyjską, to najważniejsze jest jednak to, żeby przywódcy poszczególnych krajów w tym czasie porzucili własne interesy, czy polityczne, czy niestety też gospodarcze, co mieliśmy tutaj na przykładzie Niemiec, które prowadzą interesy z Rosją i byłoby bardzo, uważam, źle, jakby właśnie kwestie interesów politycznych czy interesów gospodarczych poszczególnych krajów wpływały w jakimś stopniu na wsparcie dla Ukrainy. Polska na szczęście takich interesów z Putinem nie prowadzi. Mało to, jeśli chodzi choćby o projekt Baltic Pipe, to właśnie jest kontra na bardzo szkodliwy projekt Nord Stream 2, który tutaj muszę powiedzieć, przy całym moim braku sympatii, choćby na poziomie światopoglądowej do pana prezydenta Bidena, bardzo cieszy wczorajsza, bardzo stanowcza, pierwszy raz taka naprawdę konkretna, stanowcza wypowiedź prezydenta Bidena, że projekt Nord Stream 2 nie dojdzie do skutku. Wejdę panu w słowo, bo on powiedział to... rosyjski czołg przejechał granicę ukraińską. On powiedział to dokładnie takimi słowami. There will no longer be Nord Stream 2. To znaczy, że więcej już Nord Stream 2 nie będzie. Co można interpretować i wielu obserwatorów interpretuje jako zapowiedź fizycznego zniszczenia tej infrastruktury, jeśli Rosjanie odważą się zaatakować Ukrainę. I to jest chyba przekaz, który w przypadku kanclerza Scholza, on musiał stać i tego słuchać, jest bardzo ciekawy, bo wiemy, jak Niemcy do tego podchodzą. My przejdźmy w naszych komentarzach do spraw krajowych. Oczywiście wczorajsza dymisja ministra Tadeusza Kościńskiego jest tutaj chyba bardzo ważnym wydarzeniem. Jak interpretuje to pan poseł Urbaniak? Wydaje się, że to jest trochę mało, dymisja pana ministra Kościńskiego. Nasi widzowie z pewnością... Panie redaktorze, bez zbędnych złośliwości, gdybym mógł skończyć zdanie. Pan minister Kościński jest dość ciekawym zjawiskiem na polskiej scenie politycznej. Ja jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych. Jestem w stanie się założyć, że co niektórzy członkowie Komisji Finansów Publicznych przy wymawianiu nazwisku pana ministra dokonaliby pewnego błędu pewnie, bo nasi widzowie też pewnie do wczoraj nie kojarzyli za bardzo, kto jest ministrem finansów. Ale przypomina się stare polskie przysłowie i myślę, że tutaj jest to najważniejsze w tej sytuacji, że kowal zawinił, cygana powiesili, bo nie wiem, czy panu redaktorowi, panu posłowi, czy naszym widzom Polski Ład kojarzy się z panem ministrem Kościńskim, bo mnie z pewnością nie. Jako członek Komisji Finansów Publicznych pamiętam, kto z tym projektem przychodził. Pamiętam, kto o tym projekcie mówił w mediach, kto robił konferencje prasowe, kto pokazywał slajdy. I to był niestety człowiek, który od wczoraj jest ministrem finansów publicznych, czyli pan premier Mateusz Morawiecki. No, typowa sytuacja. Pan Kościński, który tam był elementem pewnej, jaki trybikiem w tym wielkim projekcie, jakim był Polski Ład, bo to jego wiceministrowie się raczej tym zajmowali konkretnie fizycznie, no, poleciał według właśnie tej zasady, o której mówiłem. Kowal zawinił, cygana powiesili. Mm-hmm. Poprosimy pana posła Kaczyńskiego na ten temat. No, jeśli chodzi o dymisję pana ministra Kościńskiego, to jesteśmy mu przede wszystkim wdzięczni za tą pracę, którą wykonał do tej pory, a w polityce
już tak niestety jest, że czasem trzeba ponieść tą odpowiedzialność polityczną, nawet jakby też wbrew temu, co się wcześniej zrobiło dobrego, jeśli chodzi o projekt Polskiego Ładu Podatkowego. Rzeczywiście pewien chaos, można powiedzieć, tutaj wystąpił. Pan premier Mateusz Morawiecki już chyba wystarczająco wiele razy przepraszał za tą sytuację, ale co by nie było, ile by nie było potknięć, sam projekt pokazuje, choćby jeśli chodzi o kieszenie polskich emerytów, którzy już w sposób zdecydowany mówią, że choćby przy emeryturze w wysokości 2000 zł, nawet 200 zł w kieszeni polskiego emeryta się znajdzie i emeryci są z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Ja tutaj jeszcze chciałem jeszcze jeden wątek wpleść, bo pan poseł był uprzejmy przypomnieć, że jest członkiem Komisji Finansów Publicznych. Ja również, panie pośle, jestem pana kolegą z tej komisji i wczoraj właśnie tak się składa, że słuchaliśmy kandydata zgłoszonego przez państwa do Rady Polityki Pieniężnej, pana doktora Jakuba Borowskiego, który w czasie odpowiedzi na pytania posłów powiedział w sposób zdecydowany, że czynniki zewnętrzne mają zdecydowanie większy wpływ na wzrost inflacji w Polsce. To jest o tyle jakby dla mnie przynajmniej zaskakujące, że osoba przez państwa zgłaszana mówi to, czego państwo właśnie posłowie Koalicji Obywatelskiej często nie chcecie zrozumieć. Więc się bardzo cieszę, że pan doktor słusznie to zauważył i myślę, że... Jeszcze pana posła dopytam, na ile jest, na ile są możliwe na tym etapie zmiany Nowego Ładu, chociażby w Cezary Kaźmierczak, przewodniczący Związku Pracodawców Polskich, proponuje, by zmienić, by wprowadzić, by odejść od tego pomysłu likwidacji jednoosobowych działalności gospodarczych, by utrzymać tą preferencję dla młodych ludzi, którzy chcą zakładać firmy, którzy chcą zaryzykować własnym kapitałem i sprawić, by nie było to radykalnie trudniejsze niż do tej pory. Czy tego rodzaju postulaty mają szansę się przebić no, w tym momencie właśnie zmiany na, za sterami Ministerstwa Finansów? Panie redaktorze, ja to rzeczywiście często rozmawiam z moimi choćby rówieśnikami, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i my tutaj dostrzegamy jak najbardziej sytuację, że właśnie tym podmiotom należałoby pomóc, należałoby pewnie zreformować kilka kwestii, jeśli chodzi o podejście choćby do tego typu działalności. Ja nie chciałbym oczywiście w tym momencie mówić o konkretach. Nie jestem członkiem rządu, ale my jako posłowie, też posłowie właśnie pracujący w Komisji Finansów Publicznych, na pewno będziemy starać się przekazywać te wszystkie bolączki, które trafiają do nas jako do posłów, no bo to właśnie przede wszystkim jest nasza rola. No, trzymamy kciuki i myślę, że jest okazja, by raz jeszcze posłuchać tych, którzy no, dobrze życzą przede wszystkim Polsce. Pan poseł Jarosław Urbaniak, troszkę zmiana tematu. Prezydent przedstawił w piątek, a w poniedziałek, czyli wczoraj, rozmawiał na ten temat z Ursulą von der Leyen. Projekt zmiany kolejnej ustawy o systemie sprawiedliwości, likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Czy pan się miał okazję zapoznać z tym projektem? Jakie pan ma opinie na jego temat? No ja tego projektu akurat nie czytałem. Znam go tylko z przekazów osób, które pracują nad tym projektem. I wydaje się nie tylko z komentarzy polskich, ale także z pierwszych komentarzy płynących od naszych partnerów w Unii Europejskiej, no, że ten projekt ma jedną podstawową wadę, jeśli się tego nie zmieni w trakcie prac parlamentarnych, no, będzie pewnie spory kłopot. A mianowicie ten problem polega na tym,
że nie rozwiązuje ten projekt sprawy. Bo co prawda tytuł i jakby główny cel dobrze brzmi, czyli likwidacja Izby Dyscyplinarnej, o którą jest tyle hałasu od lat i mamy problemy w kontaktach międzynarodowych z tego powodu. O tyle nie rozwiązuje w sposób takowy, że neosędziowie, czyli ci, którzy zostali do tej Izby Dyscyplinarnej niezgodnie z polską konstytucją wybrani, nadal będą sądzić. No, rozwiązanie jest proste i banalne. Ci wszyscy neosędziowie, jak to się teraz w nowomowie współczesnej mówi, czyli ci, którzy zostali wybrani niezgodnie z polską konstytucją, powinni wrócić w stare swoje miejsca pracy, a nie awansować i jeszcze do tego słyszę, że tam będą duże gratyfikacje pieniężne, no co w Sądzie Najwyższym to naprawdę chodzi o potężne pieniądze. A jak pan traktuje takie dywagacje zachodnich czy europejskich polityków, którzy mówią, że no, co prawda w Niemczech to oczywiście politycy wybierają sędziów, tak samo w Hiszpanii jest Krajowa Rada Sądownictwa, na której zresztą ta jest oparta, no ale to się dzieje w krajach o ugruntowanej, dojrzałej demokracji i ten sam system, który działa w Polsce, będzie niepraworządny. Nie wiem, z czego pan poseł się śmieje, bo to jest bardzo poważna rzecz, a mianowicie to mieszanie różnych porządków prawnych, jakie często mamy w polskich mediach do czynienia, jest nieprawomocne. Znaczy w różnych krajach różnie rozwiązano problem Znaczy rozumie pan zarzut, tak, że Niemcy zarzucają ale nam i no, ale rozumiem, w Polsce słyszymy, że jest niedobrze, że politycy wybierają sędziów. Tymczasem w Niemczech, za naszą granicą, politycy i na szczeblu krajowym, krajów związkowych, i na szczeblu federalnym wskazują sędziów, mówiąc, ty będziesz sędzią i to niekoniecznie muszą być nawet zawodowi prawnicy, to mogą być po prostu byli posłowie, byli ministrowie lokalnych rządów, zostajesz sędzią Sądu Najwyższego i sądzisz. To jest praworządne, to jest okej, tutaj wszystko świetnie, natomiast w Polsce to jest nieprawomocne. No ja szczerze mówiąc nie mogę tego ogarnąć i zastanawiam się, no, jak pan to sobie tłumaczy. No panie redaktorze, bo póki co to proporcja czasu jest taka, że pan zadaje przez 80% czasu pytanie. Odpowiedział pan znowu na swoje pytanie, nie pozwalając mi. Są różne systemy. Nie celem jest to, że politycy nie wybierają, tylko celem jest to, że każdy sędzia, który orzeka, powinien być niezawisły. I dużym problemem jest, jak wybierać tych sędziów, a żeby tą niezawisłość im dobrze zagwarantować. To mogę jeszcze dopytać jedno, ale bo nie w Sądzie Najwyższym są ciągle sędziowie, którzy zostali wybrani ja przez... Ja sobie zdaję sprawę, że pan jest w narożniku, bo najprostszy przykład jest amerykański. Do Sądu Najwyższego sędziów wskazuje... Można mi przestać tym młotkiem stukać? Przepraszam. Halo. Tu pana? O, tak słuchają? No to nieźle. Nie, to nie umiem. Ktoś się zdenerwował na pana najwyraźniej. Nie, najwyraźniej nie. No, możliwe, że u mnie sąsiedzi. Przykład amerykański jest najprostszy. To nikt inny, jak jednoosobowo prezydent Stanów Zjednoczonych wskazuje sędziów do Sądu Najwyższego. Ale oni są tam dożywotnio. I praktyka od już no, 200 lat pokazuje... To jeszcze, bo to bardzo dobry redaktorze, przykład jest, który gdybym pan użył. Ja jednak mógł skończyć swoje... Nie, bo znamy ten przykład, więc nasi widzowie na pewno jakby tą konsekwencję logiczną pana zdania już znają. No to, ale ja to chciałem tylko dopytać o jedną rzecz. Przegrywa, czy kwestionuje pan mandat to posłów, wrzucanie którzy... przykładów hiszpańskich, niemieckich nie ma żadnego sensu. A czy to trzeba rozpatrywać w kontekście całości struktury wymiaru sprawiedliwości i Francji, i Niemiec, i zarówno Francuzi, i Niemcy, przez politologów, przez prawników, ich system jest oceniany jako taki, który gwarantuje po wyborze to, że każdy sędzia tam jest niezawisły. Okay. Oddamy głos panu Filipowi Kaczyńskiemu, podsumowując tylko jednym przykładkiem, mianowicie przykład amerykański, który jest prosty,
pokazuje, że można, można. Więc nie mieliśmy rozwiązania. Są również sędziowie, którzy dostali swoje nominacje jeszcze w czasach reżimu komunistycznego i ich nominacji, o ile wiem, pan nie podważa. Filip Kaczyński teraz. Panie pośle, o Piotrowiczu z Trybunału Konstytucyjnego, który był prokuratorem w stanie wojennym nie i skazywał opozycjonistów, wtedy. Znaczy stawiał oskarżenia opozycjonistom. Pan Filip Kaczyński, teraz prosimy. Panie pośle, co do tej oceny, którą pan tutaj przed chwilą wspomniał, to chyba zdecydowanie ma znaczenie to, kto ocenia i choćby jeśli ocenia to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tutaj chciałem również dołożyć właśnie jako przykład do tych, które podał wcześniej pan redaktor, bo to właśnie sędziów choćby TSUE, która opodobała sobie karanie choćby Polskę za różne rzeczy, to właśnie sędziów w TSUE wybierają politycy, panie pośle, wybierają politycy w poszczególnych krajach i to też jest bardzo dobry przykład na tą hipokryzję, którą wy tutaj za każdym razem przy temacie porządków, jeśli chodzi o sądownictwo w Polsce, podajecie. Naprawdę uważam, że projekt pana prezydenta, pan prezydent oczywiście ma taką inicjatywę i bardzo często ma taką możliwość wyjść z taką inicjatywą, bardzo często z niej korzysta, dlatego my się oczywiście cieszymy, ale polski rząd czy pan minister Ziobro również pracują nad nową, można powiedzieć, wersją czegoś, co wcześniej było nazywane ciałem dyscyplinarnym, jeśli chodzi o polskich sędziów, a sam fakt, że takie ciało jest potrzebne, no to chyba tutaj mówić i przypominać nie trzeba zachowań sędziów, choćby związanych z drobnymi kradzieżami w sklepie, czy oczywiście już gorszych, jeśli chodzi o różne kwestie z orzekaniem, więc wydaje się, że dojdziemy do takiego rozwiązania, aby urzędnicy brukselscy również zaakceptowali tego typu organ w Polsce i bardzo na to liczę. No tutaj w tej sprawie profesor Kamil Zarankiewicz. Pan prezydent złożył wniosek o likwidację Izby Dyscyplinarnej. Nie, muszę panu przypomnieć, że o stworzenie innego ciała, które ma zastąpić Izbę Dyscyplinarną. Profesor Kamil Zarankiewicz przypomina, że obecne wzmożenie w sprawie sądownictwa bierze się między innymi stąd, że za miesiąc wybory do KRS nowej kadencji, no i na kolejne 4 lata. To jest też kwestia ustrojowa, na ile europejskie instytucje, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Praw Człowieka naruszają traktaty, bo według wielu obserwatorów te traktaty zostały naruszone chociażby w momencie, w którym powstał Krajowy Plan Odbudowy, no i nie zostały nam wypłacone z tego tytułu pieniądze. Dosłownie na minutkę pan poseł Urbaniak. No i ja mogę na minutkę, to tylko jeden argument, że jest takie stare powiedzenie, jeśli trzecia osoba ci mówi, że jesteś pijany, a ty wiesz, że od 3 dni nie wziąłeś alkoholu do ust, to nie dyskutuj, tylko połóż się spać. A 27-1 było, Wielka Brytania, Europejskiej, w tej chwili jest 27-1. Ale panie redaktorze, gdybym ja mógł jedno zdanie złożone chociaż raz skończyć. Ja po prostu chcę powiedzieć tylko tyle, jeżeli wszystkie 26 krajów mówi, że jednak źle robimy, to należy się nad tym zastanowić. To, co pozytywne, to zdaje się, że do takiej refleksji doszedł prezydent i jego otoczenie i zgłosił ten projekt. Ja powiedziałem tylko trochę, że jest tam element, który trzeba będzie poprawić, ponieważ Izby Dyscyplinarnej w polskim systemie konstytucyjnym, zgodnie z konstytucją, nie da się utrzymać. I to pan prezydent zrozumiał i to jest na pewno dobry kierunek. Trzeba go tylko doprecyzować i zrobić tak, żeby do końca ta ustawa była jednak zgodna z konstytucją. I to jest tyle. Muszę panu wejść w słowo, bo przecież ustrój sądów to nie jest jakaś tam Bruksela. Opisuje ustawa, a nie konstytucja.
czy ja dobrze wiem, czy czegoś nie wiem, czy w Konstytucja opisuje ustrój sądów. Jak to jest, proszę pana? Panie redaktorze, pan zostawi ten ogon tego kota i przestanie obracać. Obowiązuje przede wszystkim Konstytucja. W każdym zakresie ustawy doprecyzowują to, co... A ustawy obowiązują, czy mniej obowiązują niż Konstytucja? W zgodzie z zapisami Konstytucji. No i po to kiedyś był Trybunał Konstytucyjny, który teraz się stał farsą i przybudówką polityczną PiSu, żeby tę zgodność... To też jest pana teza propagandowa. To nie jest teza propagandowa, to jest fakt. Kiedyś tam zasiadali najwybitniejsi polscy prawnicy. Dzisiaj mamy prokuratora stanu wojennego w składzie Trybunału Konstytucyjnego. Człowieka, który ganiał w stanie wojennym za opozycjonistami. No, warto się przyjrzeć poprzednim członkom Trybunału Konstytucyjnego. Do różnych ciekawych wniosków można będzie dojść. Panowie, czas nam się skończył. Jeszcze tylko króciutko podsumowanie. Filip Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Jakie są szanse na reformę sprawiedliwości na dokończenie reformy sprawiedliwości w tej kadencji. Ten huraganowy ostrzał, którym reformatorzy sądownictwa są poddawani, na jakąkolwiek chwilę przestanie, bo nawet słyszymy, że kwestia konstytucji, ustaw, to wszystko jest pomieszane w takim garku i zależy, co wypłynie na wierzch, to o tym mówimy. Panie doktorze, chyba wystarczającym tutaj jest fakt i argument, że i pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie zapowiadał tą reformę, ale zapowiadał również prezes naszej partii, pan premier Jarosław Kaczyński, więc jestem przekonany, że jeśli chodzi przynajmniej o tą wspomnianą już kilkukrotnie Izbę Dyscyplinarną, to tym tematem zajmiemy się na pewno. A jeśli chodzi jeszcze o wypowiedź pana posła i pana tej argumenty, jeśli chodzi o politykę panującą w Unii Europejskiej, to bardzo bym chciał, panie pośle, żeby pan tak zrozumiał, że to jest właśnie polityka, więc kraje, które mają zdecydowanie inne spojrzenie na świat, inne spojrzenie na światopogląd, inne spojrzenie na wszystkie sprawy wewnętrzne. No, panie pośle, musimy już kończyć z polskim punktem widzenia, panie pośle. Dlatego dziękujemy panu i państwu, naszymi gośćmi w programie Potrójne Espresso. Byli panowie Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska, Filip Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Ta dyskusja pewnie będzie trwała, więc tylko przedstawiliśmy tutaj główne stanowiska stronnictw. Dziękujemy pięknie panom. Dziękuję. A my za momencik będziemy rozmawiać o sprawach europejskich. Pan Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwości, będzie naszym gościem.